Coroczne winobranie w Zielonej Górze nie mogło obyć się bez obecności uczniów i nauczycieli ZSIPKZ. 11 września 2012 roku o godzinie 18:20 na scenie głównej odbył się pokaz kosmetyczno-fryzjersko-gastronomiczny pod tytułem Spotkanie żywiołu. Kreacje fryzjerskie wykonane przez uczennicy z klasy pani Agaty Ryszewskiej, ozdobione makijażem w wykonaniu kosmetyczek pod okiem pani Małgorzaty Włoszczyny, stylizowane na wodę i ogień. Walczący uczniowie, wirujący ogień oraz płonące potrawy przygotowane przez Łukasza i Martynę pod opieką pana Jana Korsaka to to, co działo się przez godzinę na scenie głównej. Demoniczna muzyka okraszana była wyciszającą grą na skrzypcach w wykonaniu Martyny, uczennicy klasy pierwszej TC. Układem choreograficznym zajęła się Dominika Kostrzewska, a całość poprowadziła pani wicedyrektor Mariola Kostrzewska. Radość, zabawa, pasja połączone z mistrzowską pracą królowały przed zielonogórską widownią. Było świetnie, oczywiście trema była, bo to jest normalne. Dobrze, trwało to bardzo krótko, więc trema nie była wielka, prawie w ogóle i tak naprawdę nie było. Wyszło ładnie, lepiej niż sam próba, jestem zadowolony. Naszej szkoły, jak zwykle na winobraniu, była rewelacyjna, kolorowa, bajeczna, radosna, pracowita, utalentowana. To był świetny pokaz, świetna zabawa zarówno uczniów, jak i ich nauczycieli. Tylko się cieszyć, że w naszej szkole jest tak mnóstwo utalentowanej i wspaniałej młodzieży.